Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Speedruna 5.0, gdzie gram na 5 minut tym razem i zaczynałem z rankingu 1000. Zapraszam serdecznie, moim celem jest dobicie do 2600. Będzie trudno, ale spróbujemy. Oczywiście w międzyczasie będę tutaj opowiadał o posunięciach na tyle, ile mi pozwoli czas. Skoczek F3. Oczywiście tutaj mogę liczyć na skoczek C6. Wiecie co? Zagram partię hiszpańską. Ja chyba nigdy nie grałem w speedrunie partii hiszpańskiej. Jakieś tam ruchy znam. Tak grywał Akiba Rubinstein swego czasu. Tutaj się wybijało. Również to uczynię. Pionek wybije, rzecz jasna. No i szybka roszada gwarantuje bezpieczeństwo i wszyscy się cieszą. No dobra, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, co przeciwnik mi tutaj zaserwuje. Jestem ciekawy. Czas ucieka. Goniec C4, żeby wstawić go na B3. Celuję sobie w F7. A kto wie, może zagram hetmanem i spróbuję dać szewca. Zobaczymy. No B5. Tutaj kusi mnie taki ruch bardzo. Ale nie, zagramy tak, bo chodzi o to, że jak zagrałbym tu, on bierze B8, to miałby z tempem też takie zagranie. Goniec B3. Jeżeli C5, to wtedy spróbuję tak. Albo i teraz już nie spróbuję. Myślę, że D3 trzeba zagrać koniecznie, obronić pionka, uwolnić gońca i skoczka. F4 w sumie też można spróbować. Wiecie co? A spróbuję mu tego szewca tu wcisnąć. No G6 już może zagrać, ale wtedy wrócę tutaj. Spróbuję mu tego szewca wcisnąć. A może tędy zaatakuję tego pionka? Jakaś to na pewno jest alternatywa. Tutaj pewnie wskoczy mi skoczek. No właśnie. Muszę grzecznie schować tego hetmana na E2. Goniec prawdopodobnie na E7, no i tutaj skoczek wyjdzie. Wiecie co, ja to wybiję i wymienię od razu tamte wieże, żeby mieć spokój z tą wieżą. Tak zrobimy i skoczek D2. Muszę szybko wyprowadzić figury. Wydaje mi się, że czarne tutaj nie mają żadnych problemów tak naprawdę. Tak się to złożyło, no ale F4 próbujemy grać ostro, potem skoczek F3. No, skoczek może zagrać tutaj, wejść tak, tu się broni, aha, tu się nie broni, ale mogę tak zagrać, bo jak zagra tu, to ja mogę tak, tam jeszcze ewentualnie uciec. Więc spróbujemy sobie w ten sposób i tutaj chyba subtelnie goniec D2. Tak, żeby tutaj goniec trzymał, żeby wieża też miała jakieś tam opcje ewentualnie, tak, na ten ruch widziałem, tutaj zagramy tak. Chodzi o to, że nie mogę wybić, bo stracę na E4. Okej, goniec zagrał, tutaj pilnuje. No dobra, myślę, że król H1 sobie odejdziemy od razu. Oczywiście jakbym grał dłuższe partie, no to na pewno można sobie tu pokminić inne rzeczy. Taki ruch jest groźny, taki ruch jest groźny. Myślę, że przejdę... Aha, tak, możesz mi zagrać. Zagram H3. Żeby mi nie wszedł tu, zagram tak i przerzucę hetmana. Albo nawet G4 spróbuję go tam pocisnąć. No taki ruch... What? Dobra, przyjmuję ofiarę. Goniec nie gra. Może to jest dobre poświęcenie z jego strony. Skoczek zbija, tu grozi ruch. Muszę chyba zagrać hetmanem tutaj. Zagram tu. Chwila, królem trzeba odejść. Królem trzeba odejść. Tutaj. Aj, figura mi leci. Ale nie, jak zagra tak, to ja zbiję wieżę. Ja teraz zbijam wieżę, on zbija, ja tu. On tu wejdzie. Dobra, poświęcamy hetmana. Zbijamy skoczka. Dwie figury i wieża za hetmana. Tutaj wieża E1. On nie może zagrać tu. Dobra, chcesz mi wejść tak. Okej, spróbuję cię sprowokować. Zagramy tak. Jeżeli on zagra tutaj, to chyba muszę tu. Jeszcze spróbuję tak, żeby dać mata. Może takie posunięcie i tutaj. Chociaż te pionki będą masakrycznie groźne. Taki ruch, może tak. On zagra tu. I co mój teraz goniec zrobi? Nic. To nie będzie wyglądało dobrze i to nie wygląda dobrze. A, tutaj gram. Grozi taki ruch. Aha, on może zbić tu. Kurczę, wiecie co? Robi się gorąco. Ale chyba musiałem C3 zagrać. Tak nie może, bo zbijam tu. I teraz chwila, Krzysztof. Musisz chyba zbić tutaj. No musisz zbić tutaj. Nie ma wyjścia. Ha, skoczek przecież też może odbić. No te pionki są bardzo groźne. Ja chciałem po prostu uwolnić gońca bardzo szybko, bo robi się gorąco. Okej.
źle zagrałem. Bardzo źle zagrałem. Straciłem figurę. Robi się gorąco, naprawdę. No, zagram to tutaj. Nie zauważyłem tego. Gońcem trzeba było odejść. Koniecznie. Czy nie mogę tak? Tak, tak, to król F8. Kurczę, się broni. Muszę chyba to wybić. Niestety muszę to wybić. Nie mam tutaj za dużego wyboru. I tutaj zagrać. Po prostu bronić pionka. Uaktywnić gońca. Ten pionek jeszcze jest uciekający. Uaktywnić gońca. Tak, tak, chyba. No muszę tędy zagrać tutaj. Tu w sumie. On jeszcze tak gra. Dobra. Nie, jest dobrze. Tak gram. Spróbuję sprowokować go do tego ruchu. I... Może nawet królem tędy przechodzić? Nie, nie chciał prowokacji. Nie bał się prowokacji. Nie bał się prowokacji. Nie jest łatwo. Tak. Nie jest łatwo. 2 minuty. Jest nawet bardzo ciężko. No właśnie, tutaj ucieka. Kurczę, wiecie co? Mam problem. Muszę tak grać. On jak zagra tu, to ja tu. On mi weźmie kolejnego pionka. Idę tak. Nie mogę tak. Mogę tak zagrać. Nie jest dobrze. Gość ma przewagę oczywiście. Tutaj muszę zagrać... tutaj on mi weźmie tego. No to jest oczywiste akurat. A nawet nie, szacha mi dał. Wow, jak sprytnie weźmie mi tutaj. Tego nie widziałem. Po prostu ucieknę tędy. No, duże emocje się szykuje w tej serii. Taki ruch grozi. No dobra, spróbuję tutaj. On da szacha, ja wrócę. Z remisu tylko ja mogę być zadowolony. Aha, jeszcze ma tu szacha niebezpiecznego. Tak, będę musiał zagrać. Wow, no tego ruchu nie widziałem. Tutaj mnie załatwił. Piękny ruch. Słuchajcie, porażka mi się szykuje. Dobra, poddaję. Poddaję partię. No gość miał 1750. Niestety. Niestety. No i co zrobić? No tak też bywa. Partia hiszpańska. Cudowny debiut, którego kompletnie tam... no, znaczy wiem jak grać, ale no to nie jest moje otwarcie. Okej, okay, skoczek C3. Mamy obronę francuską. Nie poddajemy się. Porażki też są wliczone. No ale widzicie, gość mnie ograł. Tu trzeba się przyznać. Bez bicia i tyle. Na 5 minut jest po prostu... też, no chcę wam po prostu dużo też tłumaczyć, więc to też pewnie z tego wynika. I tutaj goniec B5 szybko z szachem, bo czasem jak goniec zagra tutaj, można sobie odejść pewnie, a teraz można zagrać tak. I związać tutaj skoczka. Czasami są to proste ruchy. Jeszcze planuję C3 i hetman A4 nacisnąć tu i na pionka. Dobra, i próbujemy tak. Tu nie ma szacha. No on może F6 zagrać. Nie, nie może, bo tutaj, ale wtedy... No tak, to jest ok. No dobra, i pytanie, czy wybić tu, czy odejść? Nie mam jeszcze roszany zrobionej. Ale zaraz, ja mogę przecież zrobić po prostu roszadę. Teraz, zrobię roszadę. Jak mi zbije, to tu, a tu mi zagrasz. Nie widziałem tego. Dopiero po ruchu. Co dzisiaj Krzysztof z tobą jest, z tą formą? Słuchajcie, no niestety, tracę pionka na czysto. Jest to duży ból, ale plus jest taki, że trzymam pole B7, więc ustawiam wieżę na D i spróbuję zdwoić tę wieżę i ustawić się tam. Goniec tędy będzie wychodził, no właśnie. Zagramy tak. Tutaj i tutaj chcę go zablokować. Nie, jeszcze mogę tak zagrać. Mogę przecież wtrącić, właśnie. Mogę wtrącić zagranie wieżą. Dobra. Co dalej? Muszę tutaj coś znaleźć w tej pozycji. No dobra, niech będzie ruch. Bo A4 mi chodzi po głowie. Dobra, B3 tak, spróbuję A4. To może być trudne w realizacji, bo on ma szybkie też B5. Goniec tutaj... What?
Nie wiem, czemu tak zagrał. Bronimy. No i czasem przeciwnicy mnie zaskakują, słuchajcie. No i C4. Tak, to zbić. No właśnie. Tutaj. A, on jeszcze ma wieża D8. Dobra, wtedy tu i tu. No dobra, zbije, da szacha, hetman D1, zbije, będę miał pionka mniej, ale cały czas wolną linię i na końcówkę próbuję, będę próbować grać zwyczajnie. To widziałem, tak zagrajmy. Po prostu jedyny mój atut to wolna linia. Pionek mniej, ale wolna linia. No, na B7 nie może jeszcze, bo grożą maty. Król musi tak. Dobra, i muszę teraz wieżą zagrać tu koniecznie na tego pionka. Wieża C8 będzie musiała raczej go obronić, więc goniec nie wyjdzie i zagram sobie A4. Tego gońca przytrzymam. No i teraz to jest bardzo ciekawa pozycja. Dobra, gramy F4. Pionek pilnuje tych czarnych pól i planem moim będzie przejście najpierw królem. Wysoko, może nawet tędy, jakby za wysoko poszedł pionkiem. To może się udać. Tędy teraz. A jak nie, to chciałem tędy przejść. Chociaż ta dróżka z prawej też jest ok. Tak i tak. To się trzyma. Tu muszę zagrać, bo jak on zagra tak, to mam bicie i tutaj. Zobaczcie, jego goniec nie gra. A, wieża, ale mam tu bicie. Hello. Odzyskuję pionka. On chciał uaktywnić tutaj figurę. Dobra, taki ruch grozi. Muszę bardzo uważać na to posunięcie, no więc muszę odejść królem. Ale już w pionkach jest porówno, więc jestem zadowolony. No i teraz co? Tak i tak. Coś w tym stylu i wieża B8 i na kolejnego pionka. Myślę, że zagram królem, tak żeby nie dał mi szacha, a wieża i tak musi pilnować tego piona. Zobaczcie, jaka aktywność figur jest ważna. To jest piekielnie mocne, bo przeciwnik jest bardzo skrępowany i ciężko mu wykonać jakieś dobre posunięcia, mówiąc wprost. No tak, on tutaj szuka opcji, ja wtedy zbiję kolejnego pionka i będę miał pionka więcej. No więc teraz mam pionka więcej i jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Tylko pytanie, aha, tutaj zagramy sobie, żeby nie wpuścić wieży, dlaczego by nie? Zawsze jakiś szach, coś tam, realizacja, może król E4 i tutaj. Królem na E4 nie mogę zagrać, ale mogę zagrać tu, tyle że on zagra tutaj. Możliwe, że pójdę na wieżówkę i zagram gońcem, bo goniec się szykuje tutaj. Ok, gramy gońcem na D3, pójdę na wieżówkę. Szach niegroźny, bo wybije. Król jak tutaj, to coś się wymyśli, wrócę królem, ale wieża moja aktywna, tak? No, według mnie ten ruch był najlepszy. Dokładnie, on będzie tutaj kombinował w ten sposób i odejdę królem, nie wpuszczę go na D2. Nie wiem w sumie jeszcze, jak tutaj się do niego dobrać. Może C5, może tak. Chociaż nie chcę redukować za bardzo figur. Zagram tak na razie. Poczekam na jakąś jego reakcję, bo jak odejdzie na przykład król, to będę miał okazję zagrać tak i wziąć tego pionka. I dwa już dadzą radę. Każdy się może pomylić. Zagrał wieżą. Ok. Zagramy tak na pionka. On zagra tu, ja zagram tak wtedy. I tutaj. Trzeba kontrolować też czas. No dobra, tutaj mam opcję taką, więc on nie może tego pionka zbić, a ja królem idę na to skrzydło. Idę na to skrzydło, to dużo powiedziane. No tak, ale muszę w ten sposób zagrać. Tutaj jest jednego szacha, mogę dać. O! Tak zagrajmy. Bo wymiana wież jest tutaj dla mnie korzystna. Podciągnę piona, ciągnę tutaj, podciągnę piona. Żebym ja przypadkiem nie przekombinował. Dobra, tak, z opcją C5, bo jak tu, niepotrzebnie tego pionka chyba pociągam, bo jak tu, on mi da szacha, ja tu. Ok, C5. On szach, ja król C4. Słuchajcie, już nie jest łatwo grać tutaj na w tym rankingu 1700. Jedziemy, tak?
Fajne jest to, że mam też bicie zwierzą z szachem, ale chyba wybiję pionkiem, jest po prostu szybsze, bo pionek jest dalej od króla czarnego i właśnie też mam możliwość go doprowadzenia. Dobra, więc tu wystarczy zagrać i mam tu gdzieś szacha po prostu i doprowadzam pionka. No i mamy szacha. Do mata, do końca. Jest. No dobrze. Lecimy dalej. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Kolor czarny, E4. Może obrona Karokan, C6. Może D5. No i teraz oczywiście wybicie prawdopodobnie. Tak jest. Skoczek C3. Koniec D3. OK. Skoczek tutaj. Bardzo dziwne posunięcie, tak się generalnie chyba nie gra. Zagramy gońcem tu zawsze. Oj, zobaczcie, 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 co on zrobił. Sekunda, nawet mniej. I podstawia hetmana. Oj, no właśnie, rozpędził się gość. No jak już mam taką przewagę materialną, to po prostu będę tutaj wymieniał to wszystko. I H6. No i tak niech będzie. To jest skoczek E4. Tutaj chyba już, no oczywiście zawsze trzeba uważać do końca, no ale tu już spróbujemy po prostu to powymieniać w sposób nawet niechlujny, by powiedział dokładnie. No i lecimy dalej. Ale gość się rozpędził, no to jest właśnie szybka ręka. Lecimy z E4, D5. Mamy partię skandynawską, obronę skandynawską. A tego gambitu nie znam? Dobra. Słuchajcie, no jest pion więcej, więc tak. No okej. Okay. No i roszada. I co? C3. Nie wiem, o co chodzi, ale podoba mi się. Wieża E1 i goniec C4. Ależ gościu szybko gra. Spróbuję tak prymitywnie zagrać i potem tu się tym skoczkiem wtrącić do centrum. Chodźcie, bo on też chce mnie atakować. Gramy tak. Hetmanem zagramy i też go będziemy tam cisnąć. Taki ruch mi się bardzo podoba. On chyba w ogóle działa. Zagram tutaj. Bicie pionkiem, bicie tym i tutaj mam wjazd. Z matem. Skoczkiem też można. Goniec F3. No, on zawsze ma też goniec C8 oczywiście, no ale już tutaj próbujemy go atakować. Wyprowadzenie skoczka musi być szybkie i wieża B1 na przykład. Potem skoczek C4, skoczek E5. No dużo jest możliwości fajnych takich. Jak mamy możliwość zagrania prostych ruchów, to znaczy, że nam coś tutaj wyszło. Okej, okay, tu atak. Dobra, bijemy tutaj, po prostu rozbijam króla. On nie powinien w ogóle tego pionka ruszać według mojej oceny. Czuję, że on go zbije, ale może się mylę. Ten goniec też stoi tak w miarę dobrze. Tu atakuje, no właśnie, on próbuje atakować, ale to mam goniec też na F4, tutaj jest opcja. On musi chyba tak, wtedy wymienimy, tu mnie atakujesz. Aha, chcesz wymienić hetmany. Zgadzam się na to, chociaż mogłem też tak, ale wymiana hetmanów tutaj też jest korzystna. Wieża sobie ucieknie. No dobra, wyprowadzenie ostatniej figury jest tutaj niezwykle potrzebne. Przewaga w pionkach jest, więc wymieniać można. Wieża B1, no można pewnie spróbować. Pewnie są jakieś też ciekawsze ruchy tego typu i tam na przykład, albo tu. Bo jeżeli on wybija, to zawsze wchodzi w związanie, więc ja sobie zagram tak. Jeżeli on tu, może wtrącę mu taki ruch, a zaatakuje wieżę, żeby mieć aktywnego jednak gońca mimo wszystko i zagram skoczkiem. Też skoczek nie miał tu przesłonę, ale co mnie to obchodzi. Jeżeli on zbije, to też zagramy tak. Dobra, i goniec C4. Wiążemy skoczka.
Może koniec tu, ale nie wtedy. Tutaj. Mam pewną koncepcję. Wieża B1. I jeżeli uda mi się teraz to zbić, tu atakuję i tu chcę zbić. I dać mata na C6, jeżeli tego gońca sprzątnę. Nie do końca go sprzątnę, bo jeżeli tu zbiję, on zbije tym, ja tutaj. Aha, to wtedy tu. Dobra, to się wszystko zgadza. Bo też na D5 pada. No, jak to uwierzał, to również tutaj sobie dajemy radę i bijemy tu, potem tu. Ok. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Już ten ranking, słuchajcie, rośnie bardzo wolno. Więc jesteśmy na takim optymalnym poziomie. E4, C5, skoczek F3, A6. No ten ruch znam. D4 tu jest słabszym posunięciem. Czekajcie, jak tu się grało? C4 bodajże. Jak będzie ruch C4? Jak dobrze pamiętam. Ok, skoczek. Tutaj E5 jest w porządku czarnymi. No i dobra, D4. Wyprowadzamy te figury, rozwijamy. Bicie, bicie. No i tutaj szereg wariantów, których ja nie znam. Nie pamiętam zresztą, ale goniec E7 miękko. No dobra, przeciwnik pozwala na dużo, więc gramy goniec E3. Takiego planu nie widziałem dawno. Spróbuję F4 i E5. Ciekawe, co on na to. Czy hetman B6 wchodzi? Aż się wystraszyłem tego posunięcia. Dobra, dziabnę tutaj tego skoczka. Tego skoczka mogę sobie spokojnie zostawić. I goniec E2 chcę zrobić roszadę. To bicie dla czarnych nie jest najlepsze, z uwagi na to, że tracą silnego gońca, mimo że zdwoiłby mi pionki. Dobra, no i teraz co? Chyba prosty hetman D2, wieża D1, znaczy druga wieża AD1, bo ta może się przydać na linii F. Ok, i 3D5. D5 tutaj. Co on gra w ogóle? Oddaje mi materiał w prosty sposób. Takich przeciwników to lubimy. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że podstawki na tym poziomie się zdarzają częściej. Dążymy do większego rankingu, żeby te partie były też ciekawe, no ale to jest też jakaś tam, mam nadzieję, mikronauka dla Was, nawet na tym szybkim tempie. Tego speedruna zacząłem, więc go dokończę. Ale też oczywiście powrót do 10-minutowych jest jak najbardziej możliwy, więc na spokojnie póki co jeszcze gramy sobie piątki. No i co? Teraz E5, teraz jakiś goniec B6, zdwojenie wież, skoczek A4, takie rzeczy tutaj są widoczne, proste do zagrania. Myślę, że najpierw, nie, bo tu widełki dostanę, zdwojenie wież. Chociaż taki ruch też był dobry, nie był, bo tu mnie odpędzał. Bo chodzi o to, że jak zagram tu i E5 goniec odejdzie, to ja mam też bicie skoczka. Znaczy najpierw tak, on odejdzie i potem... Mogłem zagrać tak od razu? Nie mogłem, bo skoczek F5 wtrącony. Jeszcze goniec jest atakowany, więc... Tak, to nie. Ale tak, no, czy to jest i tak bardzo łatwa już pozycja, bardzo łatwa. Pełna dominacja, silne centrum, pionek więcej. Figury białych lepsze, no więc tutaj ta partia musi się skończyć dobrze. I zwykle jest tak, że nieraz pewnie każdy z Was miał takie sytuacje, że już miał wygraną partię, już się wszystko pięknie układało, już wygrywam, a tu nagle jakiś błąd, podstawienie hetmana, czy podstawka mata i robi się nieciekawie. No dobra, tutaj zagram gońcem i zagram tak i tak potem. Będę miał opcję na zaatakowanie dwóch figur, bo jak zagram tu i teraz on mi tutaj, to już nie atakuje mi na E3 gońca. W każdym razie taktyka się kłania. Tak nie może tutaj. Dobra, to wszystko działa. Zobaczcie, tak czarnymi nie można grać. Nie można pozwolić, znaczy białymi również, nie można sobie pozwolić na taką miazgę figur. Pełna dominacja. No i tutaj już bardzo łatwo figurę wygrywam. Bo jak odejdzie przeciwnik, gram tu i atakuje. Goniec z ukrycia atakuje, wieża atakuje. Tu się wszystko broni. No i prosta wymiana. Proste wybicie figury za darmo, tak? Ok.
Okej. Milka Tomowska. Macedonia Północna. Kawka musi być oczywiście. Przeciwnik Porto. Dobra, lecimy dalej. I znowu czarne. Znaczy wcześniej były białe. Dobra, E4. Co by tu zagrać? Może obronę Pirca. Niech będzie ruch G6. Modern Defense. I goniec G7. D3 jest miękkie. A H4, mój drogi, bardzo odważnie. Bardzo nowocześnie, słuchajcie. W dawnych czasach, tak 50 lat do tyłu, tutaj to by taki ruch został wyśmiany i strategicznie kompletnie ogarnięty. Ale teraz weszły komputery i trzeba na takie ruchy uważać. No dobra. On chce zagrać tu. Jeżeli nas atakują na skrzydle, to chcemy w centrum uderzyć. I tak zróbmy. Jeżeli przeciwnik zbije, to ja wyprowadzę skoczka. H5 niegroźne, bo wybije. Tutaj też mogę wybić. Przepchanie nie działa. Tutaj zagranie takie też nie działa, bo wybijam tu. I wymiana hetmanów na moich warunkach. Czy tutaj zbić tu i tu? Tak, słuchajcie, zagram w ten sposób. Takie bicie skoczka jest bardzo rzadkim widokiem, ale wydaje mi się, że teraz jest dobre. Kurczę, patrzcie, dobrze zagrał. Zagrał wybitnie dobrze. Tutaj będę musiał odbić tym. Ale zaraz, ja nie mogę tak? A kto mi zabroni? Właśnie. Jak on gra komputerowo, to ja też zagram. I skoczę F6 z tempem, atakuję. Mam pionka więcej. I król na razie zostanie mi w centrum. Taki ruch, no nie grozi, bo wieża odejdzie za chwilę. Nie chciałem wybijać tu, bo on by gońca sobie wyprowadził. No skoczek, muszę wyjść figurami. Moim następnym ruchem jest takie posunięcie. On tak będzie się ładował. Dobra, goniec F5. No i teraz będę miał możliwość wybicia. Ok, wybijam. Jak zbiję tu, to ja mam bicie pionkiem. Ok, wybijam. I myślę, że nawet taki ruch jest możliwy. Czy tutaj zamknąć przeciwnika? Mogę tak go zamknąć chyba. Mogę. Szach nie jest dobry, bo tak. Jak skoczek zagra tu, to ja sobie zagram skoczkiem tu. Dokładnie. I ta wieża musi stąd czmychać. Sobie podciągnę hetmana lekko. Oż ty. No muszę wybić. Jak to jest w pionkach? Mam piona więcej. Dał szacha. Tak nie mogę. Tak nie mogę, dlatego że on mi zbije tutaj. Ale mogę tak. Jest groźba taka, mój drogi przyjacielu, a ty musi uciekać wieżą. Mam cię. Król D7, słuchajcie. 100 wykrzykników. Po prostu pojawiła się druga groźba. Tego na pewno nie widział. Tu wtrącę mu szacha, chociaż muszę? Wtrącę mu szacha hetmanem. Nie muszę. Zaraz zbijam wieżę. Oczywiście on zagrał hetmanem dobrze. Zbijam mu tutaj wieżę. I zagram tak. No oczywiście on może tak. Wtedy jakoś tak zagram. Wejdzie tu hetmanem na pewno. Będzie próbował. Szach. Bardzo chętnie się zasłonię z tempem. Jakość więcej. Ok, tutaj, no to myślę, że ta wieża teraz wchodzi na wolną linię, żeby wejść potem tutaj. Dokładnie. I przeciwnika zmuszamy do wymiany hetmanów, bo jak wybije pionka, to dostanie mata na G2. Znaczy, wymiany jeszcze nie mam, może tak zagrać na przykład, ale ten hetman już będzie tam stał katastrofalnie, bo podciągnę H5 na przykład i będę czekał na jego posunięcie. Dokładnie. Tu się wszystko broni, on może próbować tędy coś robić, zagramy tak.
Tak, będzie próbował, to sobie też zostawimy. Dokładnie tak się też dzieje. Może wieża B5. Wtedy myślę, że nawet Q H4 można zagrać. W każdym takim zagraniu też bije skoczka na F3. Wymiana. Bardzo, bardzo dziękuję. No i tutaj, nie? Jeżeli zbija, to tu. Dobra, mam szacha. Tu mam szacha. Grozi taki ruch z wzięciem hetmana. Mam takie zagranie. On jak da szacha, ucieknę. On jak zbije, ucieknę. Zresztą taki ruch, król się schowa i tu jest bezpieczeństwo. To oczywiście wygląda bardzo atrakcyjnie, ale tutaj się nic nie dzieje. Jasne. No i cóż, teraz ja mogę tutaj cię jakoś poszachować. Spróbujemy sobie dać tak, szaszka. Mogę tak zagrać w sumie też, to będzie dobry ruch. Wiecie co? Chyba nawet tak zrobię, bo tutaj grając obronię wieżę i tego pionka, pionkiem będę chciał zasuwać. Ósemka jest bezpieczna, skoczek co? Tu może zagrać? No może. Nie, nie może, bo hetman broni teraz. Nawet zagranie wieżą na F8 też wygrywa. Ok. Może tu, tak żeby pilnować tego pola. Będzie chciał skoczkiem tutaj gdzieś wtargnąć, na pewno. Więc spróbujemy... No właśnie, co spróbujemy? Tu będziesz chciał zagrać, co? Słuchajcie, trzeba uważać do samego końca. Okej, okay, no to tak. On tu, ja tu. No jeszcze się bronię. Szacha nie ma, bo bije hetmanem. Tu szacha nie ma, bo bije hetmanem. Taki ruch to tak, zagrasz zapewne. C5 mogę zagrać, tego pionka stąd wyrzucić dokładnie, ale mogę też... Najpierw tak. No właśnie, słuchajcie, te skoczki są tak niebezpieczne, że trzeba naprawdę uważać. Ale zaraz, no to tutaj nic nie grozi. Idziemy pionkiem. Ale to jest ok. Zbijam wieżą. Może on myślał, że jak zbije hetmanem, on da szacha i da mi widełki. Dobra, moi drodzy, przekroczyliśmy 1800 ranking. Na dzisiaj, jeśli o to chodzi, to kończymy odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Cześć.